wszystkie te bloki skalne, ważące bardzo dużo, są wykonane z granitu. Wyszlifowanie granitu jest niezmiernie trudne i ciężkie, natomiast by je tak połączyć, by powstało tak idealne łączenie skał, w momencie w to nie wetkniecie nawet pineski. Żyletka tutaj nie wejdzie. Jak granit tak zrobić? Na samym początku chciałem Cię szybko poprosić, żebyś zostawił tutaj u mnie na kanale suba. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi tworzy się takie filmy o wiele lepiej, mając świadomość, że jest nas tutaj więcej i mam dla kogo nagrywać. Dzień dobry moi drodzy. No, droga do Kairu niestety troszeczkę zajmuje. Z Hurgady około 6 godzin się jedzie, dlatego zawsze wyjeżdża się jednak w nocy. Jest godzina 1:30, bus właśnie podjechał. W takim razie ja wsiadam, jeżeli mi się wydaje, że dopiero teraz będzie mocne spanie, żeby nad ranem być pod piramidami. Nie wiem jak wy, ale ja spać mogę w każdym miejscu, więc wsiadłem do busa i od razu odpłynąłem. Obudziły mnie pierwsze promienie słoneczne, które przebijały się przez okna autokaru. Było jakoś przed godziną 7:00, zaczęły się przedmieścia Kairu i pierwsze co rzuca się w oczy to niezliczone ilości niedokończonych czerwonych budynków z cegły, zabudowanych jeden obok drugiego. Jedziemy powoli do centrum. Największe miasto w Afryce oraz największe miasto w całym świecie muzułmańskim. Godzina dokładnie 8:15, dojechaliśmy do Kairu i dzisiejszy dzień zaczniemy sobie od rejsu. Po Nilu, po tej rzece właśnie. Powoli sobie wypływamy na rzekę. Na początku wam opowiem ogólnie o Nilu, bo jest to najdłuższa rzeka na świecie. 6671 km długości. I zobaczcie, ten hotel, który znajduje się za mną tutaj, Four Seasons, jeden z najdroższych hoteli ogólnie w całej Afryce. $1000 za dobę. No i całe miasto, nazwane z miastem dużych kontrastów, bo są właśnie miejsca bardzo bogate, ale niesamowicie biedne. No i to wszystko dzisiaj wam pokażę. Tutaj drugi taki hotel, Sofitel, a ta duża wieża to taki symbol Kairu. W zasadzie ta wieża jest większa nawet niż piramida Cheopsa. A to opera. Tylko spójrzcie sobie ogólnie tak na tą rzekę, że to raczej taki duży ściek. Bardzo brudno tutaj. Oj, nie chciałbym tu paść. W ciągu całej swojej tysiącletniej historii Kair był stolicą wielu egipskich dynastii, brytyjską stolicą kolonialną oraz miastem uprzemysłowionym. Dzisiaj jest to jednak tętniąca życiem stolica o jednej z największej gęstości zaludnienia ludzi na kilometr kwadratowy. Pomimo tego, że miasto boryka się z wieloma problemami społecznymi, no i właśnie z ogromnym przeludnieniem, no i przede wszystkim problemy śmieci, bo jest bardzo brudne, jest to jednak miejsce, gdzie dominuje życie polityczne, gospodarcze i kulturowe. No i w zasadzie jest najważniejszym miastem całego Egiptu i najważniejszym ośrodkiem turystycznym tego kraju. Droga do Kairu tutaj dość prosta i w zasadzie bardzo mocno tutaj rozwinięta sieć autostrad. Na przykład do Aleksandrii mamy zaledwie 200 km i prowadzi tam autostrada pustynna. Natomiast w drugą stronę autostrada Morza Czerwonego ukończona w latach 90. No i właśnie tą autostradą przejechaliśmy z Hurgady. A jeżeli interesuje was informacja, czy w Nilu znajdują się krokodyle? Owszem, ale nie tutaj, ponieważ jakiś czas temu w latach 70. na Asłanie została zbudowana tama, która odgranicza wszystkie krokodyle właśnie by nie przepływały w tą część Egiptu. W zasadzie tam już pod Sudan dopiero są. Chociaż obszar ten był zamieszkiwany tak naprawdę od tysięcy lat i wcześniej rządzili oczywiście tutaj dawni władcy Egiptu, czyli faraonowie, również Turcy, Rzymianie, Brytyjczycy oraz Francuzi. Miasto samo zostało założone w 969 roku naszej ery, dopiero. No i z powrotem dopływamy, wracamy w takim razie na ląd. Z wycieczki łodzią przejeżdżamy prosto pod Muzeum Egipskie, a powiem wam szczerze, że troszkę poruszanie po tym mieście, no jednak zajmuje. W Kairze potrafi być na ulicach prawie 10 milionów aut, co stwarza tutaj potężne korki. Ale obecnie oczywiście ze względu na sytuację covidową, korków jest tutaj dużo mniej, więc no jeszcze o tej porze 9:30 idzie w miarę to sprawnie. Teraz przed wejściem do muzeum kontrola, trzeba zostawić wszystkie rzeczy, no i w środku nie wolno nagrywać aparatem, ale można telefonem. Plecak w takim razie z kamerą zostawiłem w safety boxie, będzie wszystko do odebrania po wyjściu z muzeum, no a teraz będę nagrywał telefonem. Tak wyglądają bilety do muzeum, 200 funciaków czy jakieś tam 45-50 zł za jeden. Muzeum Kairskie znajduje się praktycznie w samym centrum tego miasta, przy placu Tahrir, dokładnie tu, gdzie w 2014 roku toczyły się zamieszki podczas obalania rządu. Przede wszystkim, moi drodzy, ważne informacje, jak się dostać do Kairu. Można oczywiście zrobić to na własną rękę, no bo wsiąść po prostu w hijeta, czyli busa, dojechać tutaj, zabukować hotel, no i spędzić tu kilka dni. Natomiast mi, szczerze mówiąc, troszkę szkoda chyba tego czasu, który jest do wykorzystania w Egipcie, kraju słonecznym.
gdzie można po prostu popływać na kajcie, ponurkować albo spędzić go na leżaku. Dlatego skorzystałem z oferty biura podróży Sphinx. Z samego rana w nocy wyjazd, a jak widzieliście, cały dzień zwiedzania i powrót. Zajmuje to jeden dzień, a można zobaczyć bardzo dużo i wszystko takie skompresowane w jednej pigułce, dodatkowo z polskim przewodnikiem. Co dość ważne chyba przy wyborze takich wycieczek, jest to polskie biuro. Nie egipskie, nie rosyjskie, co znaczy, że obsługiwane przez naszych rodaków. Wszystko w polskim języku, no i oczywiście dzięki temu też czujemy się bezpieczniej. A jakbyście chcieli oczywiście się dostać do Kairu, no to link do biura macie poniżej. Mówi się, że jest to muzeum egipsko-francuskie w Kairze. Czemu tak? Ponieważ kiedyś wszystkie te zbiory były przetrzymywane w szkole językowej. Następnie zostały one wszystkie przeniesione do neoklasycystycznego gmachu w 1900 roku, właśnie tu przy placu Tahrir. I został on zaprojektowany właśnie przez Francuza. I do dnia dzisiejszego jest zgromadzony tutaj 160 tysięcy zabytków i przedmiotów. Zwiedzający mogą tutaj podziwiać wiele eksponatów, m.in. z grobowca Tutenchamona, czyli maskę, złotą maskę chyba najbardziej popularną. Oczywiście mumie, jak i wiele wyposażeń grobowców. Dość dużym problemem tego muzeum jest to, że tych eksponatów tutaj cały czas przybywa i tysiące przedmiotów znajduje się w magazynie. Niestety muzeum jest na daną chwilę zbyt małe, pęka w szwach. No i nie są w stanie wyeksponować wszystkiego. Jeszcze całkiem niedawno mieli również problem tutaj z temperaturą, wilgotnością i nasłonecznieniem, przez co wiele tych przedmiotów również uległo zniszczeniu. Co bardzo ciekawe i w zasadzie coś, z czego możemy być dumni. Przed Muzeum Egipskim stoją popiersia znanych archeologów i od 2007 roku stoi popiersie Kazimierza Michałowskiego, archeologa Polaka, który przyczynił się do odkryć Edfu oraz Dolnego Nilu. Powiem wam, że chyba się cieszę, że jestem tutaj w czasach, jakich obecnie są, bo jest tu pusto. Prawie nie ma ludzi i można tym wszystkim się tutaj cieszyć i to oglądać. A są takie informacje, że Kairu albo nawet Egiptu nie warto odwiedzać, jeżeli się nie zobaczy właśnie Muzeum Egipskiego. Jakoś zwolennikiem oglądania muzeów nie jestem, ale można tu dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Gdzie ta maska? I właśnie tutaj zaczyna się kolekcja z Tutenchamonem. To są już sarkofagi, pokryte całe są złotem. Jeden, jak i zarówno drugi. Bardzo duże. A kawałek w tamtą stronę maska. No trwałem tutaj również prace remontowe i możecie sobie zobaczyć, jak zabezpieczają wszystko. Jeżeli chodzi akurat o Tutenchamona, oczywiście wszyscy kojarzą maskę. 11 kg czystego złota. Ale również jest tutaj jego sarkofag, czyli trumna, wykonana również z czystego złota, 111 kg. Wszystko tutaj naprawdę w dobrej kondycji i bardzo ładnie to wygląda. Jest to taka sala mocna akurat poświęcona Tutenchamonowi i to są wszystko szkatułki, pojemniczki, w których również przetrzymywano jego wnętrzności. No a to zapewne jakaś gra? No jakieś śmieszne sandały. Wnętrzności oczywiście takie jak płuca, nerki, jelita, to wszystko z człowieka wyciągali, a następnie poddawano procesowi mumifikacji. Mumie są tam, za chwilkę też je zobaczymy, a te wnętrzności były właśnie trzymane w tych wszystkich szkatułach. Zobaczcie, tak wygląda maska. Niestety w środku nie wolno robić zdjęć. No, więc za bardzo nie mogę tam pokazać bardziej, ale tutaj... No a tutaj zaczynają się już mumie. Dziwnie to wszystko wygląda, że kiedyś tak ludzi wkładano w coś takiego, no. Zobaczcie, że już w starożytnym Egipcie doskonale wiedzieli, co najlepiej nadaje się do krojenia pizzy. Ale takich masek jest tu troszeczkę więcej, też pokryte złotem. Może nie tak całe tu zachowana, całutkie ze złota? Ale jest więcej. I nawet takie trony ze złota mieli. Ale jakieś takie dziwnie małe. Duża ilość sarkofagów również z drewna pomalowane. Ale zobaczcie w ogóle, jak super jakościowo są one zachowane. Bardzo ładnie wymalowane. Że w ogóle te kolory, kurczę, to kompletnie nie straciło. No chyba, że to było po prostu odnawiane. A najlepsze, że takich sarkofagów jest tutaj naprawdę potężna ilość. Muzeum ogólnie naprawdę potężne i powiem wam, że troszkę mam takie przesyt chyba tym wszystkim. Jest tego tutaj wszystkiego za dużo. Chciałoby się to zobaczyć, a jest człowiek tak bombardowany ilością tych eksponatów, że w zasadzie ciężko skupić się na jednym. No a też troszkę pośpiech, ponieważ jedziemy do następnych atrakcji. Ale inna rzecz, ja też nie jestem do końca zwolennikiem chodzenia po muzeów. Bynajmniej jednak warto tutaj wpaść, by chociaż zobaczyć tą maskę. A bezpośrednio po wyjściu z muzeum znajduje się za moimi plecami plac Tahrir, który ma powierzchnię 8000 m2, jest głównym placem Egiptu, Kairu. I to tutaj w 2011 roku właśnie to miejsce było pochłonięte zamieszkami. Historia dość mocno kuriozalna i ciekawa. Oczywiście dużo ludzi tutaj ucierpiało. W tym momencie dalej muszę nagrywać z telefonu, no bo jakiekolwiek wyciągnięcie tutaj aparatu może wiązać się z wylądowaniem w areszcie. No, policja co chwilę podchodzi.
Następny punkt podróży, miasto Giza. I tutaj już mogę w końcu przesiąść się na swój aparat normalny. Miasto, które wchodzi oczywiście w skład całej metropolii Kair. Ale jeżeli licząc je oddzielnie, to tylko 8 milionów ludzi. Ogromna ilość czerwonych budynków i duży brud. Giza konkretnie jest trzecim miastem co do wielkości w Egipcie. Oczywiście zaraz po Aleksandrii i Kairze. Jest oddalona jakieś 20 km właśnie od stolicy. Po lewej stronie brzegu Nilu. Słynie przede wszystkim z czego? No oczywiście z piramid, które też za chwilkę odwiedzimy. Piramidy od Gizy oddalone są dokładnie o 8 km. No a piramida Cheopsa, mająca 147 metrów wysokości, jest uznawana za jeden z cudów świata. Dlatego to jest główny cel tej podróży do Kairu i tej całej aglomeracji. W 1979 roku cały kompleks budowli piramid w Gizie został wpisany na listę światowego dziedzictwa. No oczywiście na pewno nie to miasto. O, ale jeżdżą tutaj również tuktuczki. Takimi tuktukami można śmigać. Bardzo fajne tu jest zawsze przechodzenie przez ulicę, pokażę wam. Po prostu się wchodzi... O kurde. Po prostu się wchodzi na ulicę pomiędzy auta. I wtedy można... Może się uda przejść, o. I teraz dokładnie znowu to samo. Dobra. Ogórek. Chłopak tutaj sprzedaje maseczki po jednym funciaku, czyli po 20 groszy. Zobaczcie, jak właśnie drogę robią. Tutaj pracownicy siedzą, tutaj machają, siema, siema. A tam jest rozcielacz asfaltowy, kładą właśnie następną drogę. Tu jest stara, tu jakoś zerwali. A na górze autostrada. A idąc przez takie tutaj oczywiście uliczki, możecie kupić kable, dużo masek rozdają, elektroniki chińskiej. No, skarpety, chusteczki, chusty w zasadzie. Sklepy z chipsami, ale jakieś takie dziwne, za kratami. I bluzy, pod koszulki. Ale jaki zegarek ma. A zobaczcie, jak w takich tuktukach są spinery porozkładane. Fuda, fuda, fuda. Następny punkt naszej wycieczki to punkt, na który chyba każdy czeka, bo moi drodzy, jest godzina 12.30. Od pierwszej w nocy w autobusie i praktycznie nie było żadnej możliwości, żeby coś zjeść. Już wiecie, o co chodzi. Obiad. I dopiero po nim będą piramidy, no bo na głoda zwiedzać, no to tak kiepsko. Sałateczki do wyboru, chlebki arabskie. O, tu zaczyna przyjemniej wyglądać. O sałacie żyć nie będę. No i przyszło mięso w takim razie. Pięknie, pięknie wygląda. Kurczaczek i kopta. No, zobaczcie, jak ładnie to całe mięsko jest tu przygotowywane na tych szaszłyczkach. Na grillu, na dymie, pięknie. A, tu pan pokazuje, żeby wejść, no dobra. Hello. Ale to ładnie wszystko wygląda. Na grillu, na węglu opalane. Ognia tutaj nie ma, tylko na ciepełku wszystko się dymi. No pięknie. I to jest dokładnie to, surowe mięsko właśnie. Z takich patyczków, szaszłyczków. Tak, i leci tam prosto na grilla. Wyszliśmy z restauracji, wsiedliśmy w busa i teraz już prosto pod piramidy. Zobaczcie, jak blisko nich powstały bloki. I to złomowisko obok nich. Mocno pojedzeni, w takim razie teraz najważniejszy punkt wycieczki. Oczywiście, moi drodzy, piramidy! Ha! Ostatni raz w tym miejscu byłem w zasadzie w 2015 roku, więc troszkę czasu minęło, ale mam wrażenie, że kompletnie nic się tu nie zmieniło. Wojsko pod piramidami jak stało, tak stoi. Duży mur, który obtacza wszystkie piramidy dookoła, też jest. To, co mnie osobiście najbardziej przeraża, to że piramidy, które znajdują się w tą stronę, są wybudowane dokładnie przy mieście Giza, które podciągnęło swą zabudowę całkowicie prawie pod nie. A obok jest jeszcze na dole tutaj wysypisko i złomowisko. Szukam. Żeby wejść na teren, gdzie znajdują się piramidy, na początku przechodzi się taką odprawę. Oczywiście prześwietlają wam bagaże, szukają wszystkiego. Ja musiałem zdemontować mikrofon, założyć mniejszy, używać tego wbudowanego. No i dopiero wyłaniałem się tutaj olbrzymy. Kiedyś bardzo interesowałem się piramidami. Samo ich zobaczenie za każdym razem jest dla mnie magicznym przeżyciem. Jak podejdziecie sobie od razu pod piramidy, tutaj jest masa takich ludzi, którzy jeżdżą na koniach, na wielbłądach, no i oni starają się was namówić na to, żebyście się tutaj tym przejechali lub zrobili sobie zdjątka. O, już te zwierzaki tyle na słońcu stoją, mocno wychudzone, z żebra widać. Bardzo dużo figurek, które można pokupować. I w zasadzie te figurki są tu tanie, takie 3 figurki za jakieś 5 dolców można kupić, tylko to w ogóle nie jest ani drewno, tylko wszystko taki prefabrykat. Ogólnie, jeżeli miałbym się zagłębić w temat piramid, no to w Egipcie dokładnie jest ich 120.
Oczywiście kojarzy się te najbardziej znane, czyli taki zespół piramid miejskich w Gizie. Właśnie, piramida Cheopsa oraz z drugiej strony piramida Chefrena, czyli jego syna, teraz o metr mniejsza. Zobaczcie dokładnie za to wszystko, co znajduje się tam z tyłu za mną. Miasto Giza, jak niesamowicie jest tutaj podciągnięte pod ten kompleks piramid. I niesamowite, bo ludzie, którzy mieszkają w tych blokach, widzą te piramidy na co dzień. I tak mnie zastanawia właśnie, czy oni tak do tego widoku się przyzwyczaili, spowszechniało im to, czy się tym codziennie napawają. Oczywiście najbardziej znana piramida Cheopsa, zbudowana w 2560 roku przed naszą erą. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, przybliżeniu, no bo tego wieku nawet się nie da nigdzie sprawdzić, nawet w Biblii nie ma żadnego wspomnienia o tych piramidach, a kiedy były budowane, bo jest tylko wspomnienie, że one już istniały. Ponoć wybudowane według projektu Chemona, no a miały służyć po prostu jako grobowiec. Wysokość całkowita piramidy to 147 metrów, natomiast obecnie mierzy 138. W egiptologii przyjmuje się, że czas budowy piramidy Cheopsa wynosił około 20 lat. Wielka piramida była częścią nekropolii memfickiej, była w starożytności uważana za jeden z 7 cudów świata i jako jedyny z takich cudów dotrwała do czasów nowożytnych. Oczywiście nie bez uszczerbku, ponieważ straciła dokładnie górę, wszystkie skarby, które się w niej znajdowały. Piramida Cheopsa wraz z piramidą Chefrena i piramidą Mykerinosa stanowią najokazalszy i najbardziej znany na świecie zespół piramid. I w ich pobliżu znajduje się właśnie wielki sfinks. Muszę troszeczkę oczywiście się na niej tutaj zbliżyć. Została ona postawiona na sztucznie wyrównanym terenie, a różnice, które zostały zmierzone, to zaledwie 2 cm. Z jaką dokładnością? W ogóle jaki tutaj bezkres tych pustyń widać, ha? Jak te piachy się rozciągają. I to jest mega, bo im bardziej się do tej piramidy zbliżam, tym w ogóle przestaje ona być widoczna w obiektywie. To jest tak duże. Piramida jest oczywiście otoczona takiego rodzaju murkiem, łańcuchem, który się tu ciągnie, no bo byli różni turyści, którzy chcieli na nią wejść albo coś uszkodzić, no to dbają. No i oczywiście wojsko i policja stoi. Spójrzcie, jak w ogóle z niesamowitą dokładnością wszystkie te kamienie są tu poukładane. Każdy dociosany do drugiego. Jest teoria, że ponoć nawet szpilki nie idzie włożyć pomiędzy te bloki skalne. No, mieli fajną technologię, żeby te skały... A przecież granit, najtwardsza skała znana człowiekowi. Jak to obciosać i tak do siebie dopasować bez znajomości narzędzi i systemu miar? Dziwne. Jak się przypatrzymy mocno na górę, to cały czubek był oczywiście oszlifowany, no ale widać też taki próg, że to wszystko spadło, a cała piramida była pokryta właśnie takim oszlifowaniem, przez co była gładka i bardzo błyszczyła się w promieniach słonecznych. Co ciekawe, boki piramidy ustawione są równo ze stronami świata, z dokładnością aż do 4 minut kątowych. To oznacza, że budowniczy musieli znać kierunki i wcale nie byli płaskoziemcami, wiedzieli, że ziemia jest okrągła. Cała konstrukcja składa się z bloków skalnych, które średnio ważą 2,5 tony, natomiast najcięższe nawet po 15 ton. Dokładnie, cała konstrukcja składa się z 2,3 miliona takich kamiennych bloków, co oznacza, że każdy kamień, jeżeli mieliby to układać 20 lat, tak podają egiptolodzy, musiał być układany co 4,5 minuty. Z taką precyzją? No sami się zastanówcie, czy to w ogóle możliwe. Jej waga to dokładnie 6 milionów ton. Jakiś kosmos? I zajmuje powierzchnię 5,5 hektara. By wybudować komnaty znajdujące się wewnątrz piramidy, użyto granitowych kamieni ważących od 25 do 80 ton, które przywędrowały tutaj z Asłanu. A Asłan, moi drodzy, jest na południu kraju. Odległość? No coś koło 1000-1300 km. Jak to tu przetransportowali? No w głowie to się mieści. Dookoła piramidy są oczywiście mocno popularne wycieczki, żeby sobie pojeździć na konikach, na wielbłądach. Mnie tak to bardzo cieszy miesiąc, w którym tu się wybrałem, czyli końcówka lutego. Nie jest gorąco, ze mnie się nie leje i o tej porze, czyli o godzinie 14, da się tu wytrzymać. Czyli tamto jest piramida Cheopsa, a to jest piramida Chefrena. Z całej okrywy piramidu tak naprawdę zostało bardzo niewiele. Wszystko w wyniku erozji, jak i zniszczeń. No i również piramidion, który znajdował się tam na samej górze, też uległ zniszczeniu albo zaginął, są różne wersje. Właśnie ze względu na to, gdy piramida na początku miała 147 metrów, teraz ma 138. I są takie urządzenia, coś jak to. Jest to zespół reflektorów, które oświetlają piramidy w nocy. No i właśnie dokładnie tam ona straciła cały piramidion. W takim razie muszę podejść dookoła niej, żeby teraz porobić ujęć. Tutaj doskonale widać po tym, jak się chodzi, jak ten teren był cały tutaj równany, że te kamienie są wyszlifowane. No a tam jest wejście do piramidy, można na nie wejść, zobaczyć co jest. To jest w środku. Generalnie dookoła piramidy jest cała masa takich naciągaczy, którzy co chwilkę podchodzą i starają się zrobić wam fotkę, a potem chcą za to 5-10 dolarków, żeby tylko po prostu coś od człowieka wyłudzić. A wyższy mają technik, całą masę na to. Także po prostu najlepiej od razu mówić no, thank you, dziękuję, żadnej pomocy, sam sobie wszystko dam radę.
Niestety siadanie na wielbłądzie jest bardzo ciężkie. Ciężko, aż dzieciaki się trzymały. Wszystko przez to, że jak wielbłąd siada, to na początku siada przed nimi nogami, co jest dość mało intuicyjne, bo na przykład jak siada koń, to tak czterema, więc jesteśmy w pozycji wertykalnej. A jeżeli zaczyna siadać wielbłąd, na początku przegala nas bardzo do przodu, a potem bardzo mocno do tyłu. No i można zaliczyć dzwona. Przekraczamy w takim razie łańcuszki. Można sobie podejść troszkę bliżej do piramidy. Zobaczcie, nawet ludzie niektórzy wchodzą na te piramidy, by robić zdjęcia. No, troszkę przesada chyba, żeby niszczyć. Podejdziemy bliżej, ponieważ chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zawsze mnie to bardzo ciekawiło, jak budowali te piramidy, bo nam się podaje, że bloki skalne były szlifowane uderzeniem kamyka o kamień i w taki sposób je dopasowywano. Przy czym chyba użyto jakiejś innej technologii, no bo wszystkie te bloki skalne, ważące bardzo dużo, są wykonane z granitu. Wyszlifowanie granitu jest niezmiernie trudne i ciężkie, natomiast by je tak połączyć, by powstało tak idealne łączenie skał, w momencie w to nie wetchniecie nawet pineski. Żyletka tutaj nie wejdzie. No jak? Jak granit tak zrobić? Oczywiście durnych turystów nie brakuje, takich, którzy będą wchodzić i się cieszyć. Szkoda, że w wielu takich miejscach na kamieniach po prostu ludzie się gdzieś tam podpisują, niszcząc to wszystko, no. Duża ilość tych koników wykorzystywanych do wożenia turystów. O ile takie miejsca są naprawdę przyjemne i warto zobaczyć tego typu cuda natury, no w zasadzie jeden cud natury, który pozostał, ale troszkę też również są to niechlubne miejsca, bo bardzo przypomina mi to jednak Petrę, w której zwierzęta dość mocno są wykorzystywane po to, by w jakikolwiek sposób przynosić zyski tym osobom, które wożą turystów, a i samo traktowanie tych zwierząt tutaj, no też pozostawia niestety wiele do życzenia. Chociaż piramidy zostały zbudowane przez cywilizacje w wielu częściach świata, w tym Chinach i Mezoameryce, piramidy zbudowane w Egipcie są najbardziej znane. Dodatkowo są tak duże, że można je zobaczyć z gór Izraela. Tutaj druga co do wielkości piramida w Gizie, piramida Chefrena, czwartego z kolei władcy starożytnego Egiptu, który przypuszczalnie był również budowniczym Wielkiego Sfinksa. Pierwotnie budowla ta wznosiła się na wysokość 143,5 metra ponad poziom gruntu, jednak obecnie w wyniku naturalnych procesów starzenia ma tylko 136. Jako jedyna posiada zachowane płyty okładzinowe widoczne na jej wierzchołku. Waga niektórych z nich dochodzi nawet do 7 ton. Dodatkowo do jej budowy użyto bloków skalnych ważących około 2,5 tony z wapienia sprowadzonego z półwyspu Synaj. Do dzisiaj nie wiadomo jest dokładnie, skąd Egipcjanie mieli wiedzę, która pozwoliła im wznosić tak okazałe piramidy. Chociaż władze egipskie wydobyły większość znalezionych skarbów, szczegóły nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa. I mam wrażenie, że podobnie z ich przeznaczeniem, jak dla mnie, kryją w sobie ogromną tajemnicę. A wy? Co o tym myślicie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Kolejne miejsce, pod które idziemy, to oczywiście Sfinks. No i żeby do niego tutaj dojść, trzeba przejść przez cały targ. Ceregieli. Każdy zaczepia, krzyczy za darmo, $1. Męczące. Rzeźba Sfinksa ma 73 metry długości i jakieś 20 metrów wysokości. No i jest taka teza, że jest to ponoć wizerunek Cheopsa. Natomiast nowe tezy znowuż przedstawiają, że jest to wizerunek Chefrena. Więc tutaj tak dość mocno się spierają. Rzecz, która zawsze mnie ciekawiła bardzo, że wszystkie te ściany tutaj są tak dobrze wyszlifowane. To już mówiłem, ale spójrzcie na te łączenia, kolejne. Właśnie tych kamieni. Identyczne możecie dostrzec w Angkor, no i w Machu Picchu, Ollantaytambo. Wszystkie te miejsca, bardzo podobny sposób budowli. Każdy kamień jest totalnie inny, to znaczy, że musiał być specjalnie dobrany w dane miejsce. No nie ma, nic tutaj nie jest pozostawione przypadkowi, na pewno. Posąg wykuty jest konkretnie w monolitycznej skale, która pozostała po wydobywaniu kamienia na budowę piramidy. Dokładnie oddalony o 330 metrów od tej piramidy jest. Od wieków Sfinks stanowił symbol tajemniczości i zagadkowości. Prawdopodobnie mówi się, że strzeże po prostu piramid. Sfinks ma królewskie nakrycie głowy oraz królewską kobrę na czole, no co dawniej stanowiło właśnie symbol królestwa. Natomiast jak wszyscy doskonale wiedzą i widzą teraz, nos Sfinksa został skuty. No i nikt chyba nie wie dlaczego, ale chyba w Asterix Obelix było to wytłumaczone. Niektórzy w ogóle twierdzą, że Sfinks stracił swój nos ze względu na wpływ wiatru i piasków, niektórzy ze względu na trzęsienie ziemi,
jeszcze niektórzy mówią, że to żołnierze Napoleona urządzali sobie zawody strzeleckie właśnie w nos. No ale gołębi to tam na nim nie brakuje, to chyba taki polski symbol, nie? W nowym państwie Sfinks dość mocno pozostawał ze względu na kult słońca i symbol boga Horusa, czyli boga słońca. Budowlę dość często przysypywał piasek i tak się składa, że w 1926 roku był on przysypany aż po samą szyję. W latach 90. przeszedł on rekonstrukcję. Wewnątrz budowy znajdują się trzy tunele. Dwa z nich odkryto w 1881 roku. Otwarto je dopiero w 1979 roku. Trzeci tunel odkryto w 1926 roku i od tamtej pory go nie otwierano. No to jakieś rusztowanko, widocznie rekonstrukcja leci. Ogon będą robić? Znowuż to w mitologii greckiej. Przecież to właśnie Sfinks siedział na wejściu do Teb i pożerał ludzi, zadając im oczywiście zagadkę. I taką samą zagadkę zadał Edypowi. Co z rana chodzi na czterech nogach, za dnia na dwóch, natomiast wieczora na trzech. Edyp oczywiście podpowiedział, że człowiek, no i w taki sposób rozwiązanie zagadki oczywiście spowodowało śmierć potwora poprzez rzucenie się go w przepaść. Ale to chyba każdy kojarzy zresztą ze szkoły, nie? No jest tu dzisiaj bardzo dużo ludzi. Niby czasy takie mało turystyczne, ale ilości, no trochę. No i można w takim razie powiedzieć, że piramidy były taką wisienką na torcie wyprawy do Kairu. W zasadzie przede wszystkim do Kairu przyjeżdża się po to, by właśnie zobaczyć jeden, a w zasadzie ostatni z cudów świata. I to byłby również też koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się on podobał, stawcie koniecznie łapę w górę i docencie kanału subskrypcją, będzie takich odcinków więcej. Zapraszam was również na swojego Instagrama, Kamil Travel, z niego dowiecie się na bieżąco oczywiście, gdzie jestem, no bo odcinek wyjdzie dopiero po jakimś czasie. Słonko sobie dopiero zachodzi, zniknie pewnie za piramidami. Bardzo ładny jest to widok, naprawdę. A wieczorkiem piramidy staną oświetlone. Również będzie to pięknie wyglądało. Jeżeli chcielibyście z Hurgady podróżować sobie właśnie, zobaczyć piramidy, no to w opisie macie link. A dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, do strzenia, piona i cześć!